town. Don't die in this town. Yeah, I won't die in this town. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Desperados 3. Moi drodzy, mamy misję, przerwaną misję. Dokładnie w tym momencie mamy dostać się do środka, do salonu, czy tam bordelu, jak zwał, tak zwał. Tak więc, moi drodzy, nie będę się rozgadywał. Łapka w górę i lecimy. Moi drodzy, tak więc lecimy dalej. Ale zanim pójdziemy dalej, ja bym chciał właśnie posprawdzać te znaki zapytania, o co tu chodzi. Myślisz, że byś był bardziej ostrożny z tym pieniądzem? Ja ci powiem, Mary Higgins spędza fortunę na jego wedding. Almost bought out my entire shop. Yeah, he's been after Kay for years. Probably had this all planned out in case she finally said yes. Można się dowiedzieć czasami ciekawych rzeczy, just like with Suzanne. Remember when that prospector tried to marry her? Porady, w jaki sposób ich zabijać w jakiś fajny sposób. To może być. Zobaczmy, co to mają do powiedzenia dziewczyny. She's making me crazy. Part of me just... Aha. Spójrzmy na B. Tam mamy whisky. Dzika merch pije mnóstwo whisky. No spoko. Cieszę się, ale co, no nic więcej nie powiecie mi? Dobra, nie to nie. Zobaczmy, co tutaj mają do powiedzenia. Thought all this would be good for the town. We were so happy when the mayor told us that the railroad would come. Szybciej. And now? It's the guy running the company. Yeah, he wants to see us gone. Doesn't give a shit about us. Yeah. And did you hear what they did to all? Czyli nie za bardzo lubią tą rozbudowę torów. No okej. Okay. Making a move. Aha, czyli understood. Hector jednak nie jest taki podsłuchiwacz jak Cooper, widzę. You heard what happened with the church bell the other day? Yeah. Just imagine if it fell down on Sunday with half the town standing underneath. I don't even want to think about that. Co my tu mamy? Czyli mamy dzwon. Komu bije dzwon? Czekaj, whisky i dzwon. You'd think you'd be more careful with that kind of money. I tell you, Mary Higgins is spending a fortune on this wedding. Almost bought up my entire shop. Znak zapytania, cholerowie, dlaczego? Dobra. Czemu ja tu mam teraz wszędzie taki? Aha. Coś wcisnąłem, nie wiem co, ale coś wcisnąłem. A to, V wcisnąłem, dobra. To wszystko wiem, co wcisnąłem. Co mi powiecie teraz wy? You should be ashamed of yourself. No dobra, zobaczmy, co te panie mają do powiedzenia. I hear all kinds of things lately. What about you? You know that Mayor Higgins is gonna marry Miss Kate tomorrow? Yes, that poor girl. The man is a pig. Bet she's after his money. Don't say that. No dobra, ktoś jeszcze? A, tu są jeszcze jacyś rozmówcy, dobra. Pobiegniemy tędy. Do nich. This is outrageous. You can't just tear down my house. Company orders. Tracks gotta go through here. Okay. Dobra, jeszcze musimy wrócić tu. Zobaczymy do tych dziewczynek. Może coś jednak powiedzą, no bo ten znak zapytania, o, tutaj powinien zniknąć, a u nich widzę nie znika.
whiskey. She's making me crazy. Part of me just wants to pack up and leave. I went through her drawer yesterday. Did you know she keeps laudanum there? Oh. Don't tell me you got a taste for that stuff. Oh, of course not. I just wondered who we got this from. You know, Doc Harold, sometimes when he can't pay, he brings a bottle from his stash. No, really? Your whiskey, madam. A, to przynosi jej whisky, a potem dla niej tańczy. No to ciekawe. Dobra. Mm-hmm. Won't take long. This town's going to shit. Dobra. Johnny, bierzemy się za zabawę. Bo tutaj, już jak w poprzednim odcinku patrzyliśmy, jest to wejście. Fuck it. Aha, i tu mamy macho, mu kobiety nie wybaczą. Po cichutku. Jesteś. O, tu jest jakaś szafa chyba. Super. Sam się też tu schowam. Dobra. Nie, to jest ciekawe, że pokazuje ci, kiedy miałeś ostatni szybki zapis. I to mobilizuje do takiego paranoicznego klikania tego szybkiego zapisu. Zobaczmy w ogóle, o co tu. Maybe we could put something in the whiskey. What do you want? What do you think? Whiskey for the lady. Czyli moglibyśmy coś dolać do whisky? Hector ma ten swój. Zobaczmy, czy to coś da. Let's go. Hey, amigo. Think we could do something to the whiskey? Let's finish these guys. Here goes. Huh. Maybe we could put something in the whiskey. Not for deal. Down. And up. No dobra, czyli... Fakt faktem, do whisky nie dolaliśmy niczego. Hector, też możesz się schować do szafy, to się chowaj. Czekaj, to laudanum, tylko gdzie ono jest? A tutaj! Od razu nam zaznacza. Dobra, jest spoko. No to mi się podoba, jak mamy zaznaczone, gdzie jest laudanum. Now's the time. Dobra, zrobimy szybki save. Bo nie wiem, czy nam się powiedzie akcja. Dobra, mamy dziada. Bardzo proszę. Do szafeczki. Teraz tutaj mamy tych dwóch panów. Oni tu patrzą. Ty, jak rozmawiają ze sobą, to tutaj nie patrzą. Jest git. Ale dobra, chyba nie tym razem, bo podejrzewam, że tak długo razem nie będą rozmawiać, żebym zdążył wziąć to laudanum. Tak, nawet ledwo co zdążyłbym tam dobiec, to nie. Your whiskey, madam. Dobra, no musimy poczekać, no nic innego nie wymyślę. Okay, then. Sick. Here's a bottle of laudanum. Take too much of that and it's as good as poison. Let's hold on to that. You say so. Dobra, no to szybko lecimy. Zatruć te whisky. Cheers. I don't know, amigo. Udało you się. Kill a man, you look him in the eye. Like when you use that giant bear trap of yours. Hey, leave me out of this. We dwóch w jednej szafie. Nie, no dobra, jest spoko. Zobaczmy teraz, jaki efekt będzie miało to laudanum. Masakra, moi drodzy, tu jest tak gorąco. W pomieszczeniu, gdzie jestem, gdzie nagrywam dla was te materiały, na chwilę obecną mam 33 stopnie. To jest jakaś masakra.
Spójrzmy, co się tutaj wydarzy. Your whiskey, madam. Something's... Oho. A nawet żygła trochę. Oh. Hey, what's wrong? Help! Gotta warn the others. Kogo ty chcesz ostrzegać, dziewczyno? No dobra, czyli mamy... że tak to ujmę, panią mamy z głowy. On my way. No okej. No to skoro ją mamy z głowy, to lecimy dalej. Dalej, może tym razem zajmijmy się tym dzwonem. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to nie byłby głupi pomysł. Pytanie tylko, czy obowiązkiem naszym będzie zabijanie wszystkich, czy jakoś damy radę sobie zrobić coś tu po cichu. Dobra, chodź John, biegnij tu. I dobra, tutaj ten teren, tak, tutaj nie ma wejścia. Gdzieś musi być jakieś alternatywne... Tu jest wejście, widzę. Coś jeszcze? Tu jest... A tu jeszcze jest wejście, dobra. Okej. Let's go. Którędy? Johnny. Patrz, co nie robi. Może jak to dobrze, że oni się nie umieją wspinać. Chyba. Mam taką cichą nadzieję, że nie umieją. Ale Johnny coś ty odwalił. Nie, no naprawdę. Masakra, nie? Sure thing. Ja pierdzielę. No i odszedł, no. A już było. Było tak fajnie. Dobra, mogę sobie zrobić quick save'a. It wasn't me. Shut your face, Josh. We're here to return his crushed remains to the earth. Ashes to ashes, dust to dust, and all that stuff. Yeah, guys, that's all I can remember. Any of you suckers want to say anything? Yeah, I got something. Bill was a good man. Never hurt a fly. Beat his wife like there was no tomorrow, but who doesn't? You rest in peace there, Bill. Yeah, I'll miss Bill. He was capable. Yes, he was. Could nobody put up a wall as fast and as straight as Billy did. Especially not Josh, as we're all aware of now. I said it was me. Idzie. To jest książę, proszę. Samozwańczy książę. Dobra. I pogrzebmy teraz przy dzwonie. Ups! Not your lucky day, is it? That's three down. How come you pick a fight with every big shot asshole in town? Maybe I can't stand the big shot assholes. No i dobra. W sumie wychodzi na to, że... Aha. To jest ten Josh. W sumie nie wiem, po co mnie to on. Shall we? No i teraz przynajmniej poszedłeś drogą, którą powinieneś. Dobra. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, ale... Weźmy go tutaj.
to jest niby ta bezpieczna strefa. Okej. Dobra. Niech oni sobie tutaj będą. W ogóle... Gdzieś wyczytałem, że... Hector... It's now or never. Że dobry wujek Hector. Znowu coś nacisnąłem? Aha, nacisnąłem, dobra. Aha, pokazuje, gdzie są ludzie, gdzie co jest. Dobra, to jest fajne. Nawet nie zwracałem na to wcześniej uwagi. Hector. Właśnie, zamiast trójki to H wciskamy. Ojej. Ale powiem wam, że to chyba wszystko przez tą temperaturę. W ogóle gdzieś wyczytałem i chcę to teraz sprawdzić, moi drodzy, że Hector może rzucać zwłokami. Tak. Hector może rzucać zwłokami. Tak, no ma tutaj to, a nawet nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Proszę. I można... Można Johna podnieść. I właśnie to, co widziałem, taką ciekawą rzecz. Co można nim tutaj wrzucić go na górę. Opa! Jest git. Proszę bardzo. I John... Praktycznie już jesteśmy tu, gdzie chciałem, żeby był. Nic sharpen. Let's get going. No dobra, moi drodzy. O! Umachmy. Shift's over, McBain. That's it. All done. Satisfied now. I wszyscy, moi drodzy, to są wszyscy. Mamy zabitych wszystkich wrogów, których mieliśmy za zadanie zabić w tej oto misji. I tak to wyglądało. Dobrze, musimy się stawić teraz tutaj. No to stawmy się. Proszę, Cooper się skrada do salonu. Gentlemen, I saved your whisky for you. Gracias, señorita. Bardzo dziękujemy za whisky. We took care of them. Oh, that's kind of you, Hector. We sure could use a little more quiet around here. Well, fellas, I have to step out. Would you mind keeping an eye on the place? Leave it to us. Help yourselves. I'll be back in a few. So, how long you been here? Couple of days. Why are you asking? Did you find him? You know where he is? You have to bring this up now. What the hell, Hector? Just saying, we just had a good time, so why ruin it, huh? Look, I'm not here to play the Good Samaritan. We both know he's working for DeWitt, so just tell me where he is. Easy, amigo. Last I heard, he's at the mayor's house. It's just a short ride up the mountain. No reason to waste any more time, then. You sure this is a good idea? It's getting late. I put this off long enough. What difference is one more day? Where I know Frank, he'll still be there tomorrow. Frank. Kto to jest Frank? Right. Tak analizuję poprzednie części gry. Coś nie mogę sobie skojarzyć postaci. No ale dobra, no najwidoczniej szukamy jakiegoś Franka i to ma z nim co nieco do wyrównania. No i dobra, moi drodzy, tak więc w tym oto momencie kończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem.
Tak samo również zapraszam Was na stromyki i na wszystkie strony, które są w opisie filmu. Zapraszam szczególnie na Instagrama i na stronę na Facebooku Satanus Gaming. A teraz, moi drodzy, ja się z Wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej! Damn.